Natalia Sadowska ze swoim trzecim tytułem i tak pewnie wszyscy byśmy chcieli, żeby był to trzeci tytuł Mistrzyni Świata Kobiet. Tymczasem jest to tylko aż Mistrz Polski 2024 trzeci raz w swojej karierze Natalia Sadowska zostaje najlepszym warcabistą w Polsce w kraju bez podziału na płeć i jest to wynik bardzo obiecujący. Dwa tygodnie temu na kanale pokazał się film z analizami partii Wiktorii Motriczko, partii, która grała w turnieju US Open 2024. I w tym filmie mówiłem o tym, jak mocna jest Ukrainka, jak trudno będzie Polkom nawiązać z nią walkę. No i Natalia Sadowska, jeżeli śledziliście jej karierę, a zakładam, że śledziliście, jeżeli oglądacie ten materiał, od 2021 roku, czyli od przegranego meczu z Tomarą Tansy Kurzyną, moim zdaniem zaliczała lekki regres. Na tych turniejach najwyższej rangi ciężko było o to, żeby Polka włączyła się do walki o najwyższe miejsca w Polsce, też nie szło jej najlepiej w turniejach Pucharu Świata, no i jednak ta wiktoria cały czas była od niej lepsza. I mam wrażenie, że Natalia potrzebowała jakiegoś sukcesu, potrzebowała takiego motoru napędowego i mam ogromną nadzieję, że to co wydarzyło się w Osowej, bo to właśnie tam rozgrywany był finał Mistrzostw Polski w Warcobach Stupolowych, sprawi, że nasza reprezentantka nabierze wiatru w żagle i z turnieju na turniej będzie prezentowała się lepiej, będzie z powrotem piła się w górę, ranking po tych trudnych kilkunastu czy kilkudziesięciu miesiącach, w tym filmie pokażę Wam trzy kluczowe partie, które zdecydowały o tym, że to właśnie Natalia Sadowska została mistrzem Polski 2024. Ale zanim, powiedzcie mi moi drodzy, jakie filmy najchętniej oglądalibyście na kanale Warcaby. Czy będą to a. analizy całych partii od początku do końca, takich analiz na kanale było wiele, czy dwa analizy najciekawszych fragmentów z jakichś turniejów. Czyli tematyczne analizy, takie jak w tym materiale, 3 komentarz do tego, co się dzieje w świecie warcabów w Polsce i na świecie, 4 filmy z nauką gry, które są zupełnie oderwane od analiz partii turniejowych. Dajcie mi, proszę, znać w komentarzu, które z tych filmów najchętniej na kanale warcaby oglądaliście i oglądalibyście w przyszłości. Jeżeli zaś jesteście nowi w świecie warcabów i chcielibyście nauczyć się grać w warcaby lepiej, tak żeby chociażby ograć członków rodziny, znajomych, a być może któregoś dnia wybrać się na pierwszy warcabowy turniej i walczyć o najwyższe laury tak jak... Dzisiejsza bohaterka naszego filmu, to dla takich osób przygotowałem bezpłatny e-book. Kilkanaście stron z radami podstawowymi, ale nie tylko, bardzo fajnymi trikami, sztuczkami do tego, jak szybko wygrywać w Warcaby. Link do pobrania e-booka znajdziecie w opisie pod filmem. I na tej stronie, gdzie jest e-book, będziecie również mieli szansę skorzystać z ciekawych promocyjnych pakietów. Wśród których są na przykład prywatne lekcje ze mną, ale nie tylko. Zapraszam do kliknięcia w link i sprawdzenia. I możemy przechodzić do analiz. Obecna formuła finału wygląda tak, że mamy 16 osób, które są podzielone na dwie 8-osobowe grupy. No i pierwsza faza to kołówki w tychże grupach. 7 rund systemem, każdy z każdym. No i potem najlepsze czwórki z każdej grupy wychodzą do fazy finałowej, gdzie grają o miejsca od 1 do 8. A te osoby, które były na dalszych miejscach w grupach, grają o miejsca 9 do 16. I mam wrażenie, że w tej formule każda partia ma ogromne znaczenie. No bo na początku pytanie, czy wyjdziemy z kim wyjdziemy. No i jeżeli e, dany wynik z daną osobą osiągniemy w fazie zasadniczej, a potem z nią wychodzimy do fazy finałowej, to ten wynik z fazy zasadniczej zalicza nam się już do tej fazy finałowej. Więc ma to ogromne znaczenie i myślę, że dzięki temu tych emocji naprawdę e, jest w tej formule Dużo. Ważne, żeby takie turnieje zaczynać z wysokiego C, i to właśnie udało się Natalii Sadowskiej, która w pierwszej rundzie grała z gospodarzem, można powiedzieć, bo klub Czarna Damka Lotutów organizował ten turniej. No i Natalia grała z reprezentantem lokalnego klubu, czyli Mariuszem Ślęzakiem. Po 25 ruchach doszło do takiej właśnie pozycji, w której. Na pierwszy rzut oka nie dzieje się nic, ale kiedy zaczniemy sobie analizować możliwości, plany, jakie może obrać w tej partii Mariusz grający białymi, to nie jest wcale tak kolorowo. Natalia zagrywa 12-18. No i moi drodzy, wchodzenie do klasyki i dawanie Przeciwnikowi szansy na przykład z tej klasyki wybić się taką, taką wymianą 17-22, zrzucając sobie od razu pionka 1 na 26, gdzie zaraz możemy sobie do centrum pięknie wprowadzać szóstkę. Potem starać się może jakoś przejąć kontrolę nad 22, a białym by zostały te wszystkie piony tutaj na bandzie. No to nie wygląda zbyt kolorowo. Co więcej, w takim razie można grać. Jakoś próbować 47-41, no ale to tutaj zaraz Natalia może się rozwijać na swoim długim skrzydle, i zdaje się, że tej przestrzeni czarnym. Mają więcej i mają co, co ważniejsze też potencjał zajęcia obu, narożnikach, obu narożników w pozycji zbliżonej do pozycji klasycznej. Więc nie jest łatwo, nie jest łatwo podjąć decyzję. I ostatecznie Mariusz decyduje się na wymianę 34-29. Całkiem popularna w takich pozycjach wymiana, natomiast zachodzę w głowę i nie mogę w ogóle pojąć tego, co Mariusz zagrał w następnym ruchu, dlatego że zagrał 48-43. I tutaj chciałbym słówko komentarza wrzucić. Zwróćcie uwagę na to, że pionek 48 jest pionkiem w pierwszej linii, a pionek 45 jest pionkiem w drugiej linii. Ewidentnie, planem Mariusza jest dostarczyć któregoś z tych pionów na pole 34. No widać od razu, że 45 ma dwa tempa, dwa ruchy do zrobienia, żeby na 34 dotrzeć, a 48 musi zrobić trzy ruchy. Co więcej, jeżeli 48 przyjdzie faktycznie na 34, to zagrodzi drogę 45, więc jest to ruch pozycyjnie nielogiczny. Kolejna sprawa. 48 w pozycjach klasycznych to jest bardzo ważny element kolumny, którą zaznaczyłem. 48, 42, 37. Jeżeli dojdzie faktycznie do walki o narożnik 26, to wy jak chor Potrzebujecie tej kolumny, żeby wbić się 37-31, więc ja absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Mariusz w tej pozycji zagrywa 48. 43. Gdyby, teraz ważne jeszcze porównanie, zagrać 45-40, gdyby doszło do takiej pozycji, w której, nie wiem, mógł się gdzieś w obliczeniach Mariusz bać jakiegoś 1 za 2, to tutaj ważne zawsze jest odbicie 38-33 i wszystko jest ok. A jak wielkie znaczenie może mieć jedno tempo różnicy? No jeżeli pójdzie 48-43, to zanim pionek wyląduje na 34, czarne mają czas postawić pionka 17 na 21. I teraz już zagranie na 34 nie jest możliwe. Dlaczego? No bo po prostu oddajemy jednego piona, drugiego bierzemy dwa na pole oddamki. I to jest pozycja, do której doszło w tej partii, i w tym momencie Mariusz. Po uruchomieniu złotego piona 48 jest zmuszony wejść do klasyki 3328, a ta klasyka jest dla niego wydaje się bardzo niekorzystna. Dlaczego? Ano, bo nie ma tego złotego piona. Ano, dlatego, że czarny mogą przejąć kontrolę nad drugim narożnikiem, bo ten 26 jest pełni pod kontrolą czarnych. Bez tej kolumny, białe nie są w stanie narożnika 26 opanować. No i gra się toczy dalej. Mariusz w tej pozycji decydując się. Na takie zagranie 27-22 wydaje się, że troszkę jeszcze sobie psuje te pozycje, natomiast ciężko znaleźć alternatywy. Pozycja klasyczna, czyli ta pozycja z obustronnym związaniem w centrum, to jest pozycja, która sprawia, że dwie strony nawzajem ograniczają swoje możliwości, a przez to ciężko w pewnym momencie partii, bliżej końcówki, znaleźć przestrzeń do robienia ruchów. No i to jest właśnie problem Mariusza w tej partii. Natalia sobie po prostu czeka i w pewnym momencie dochodzi do związania krótkiego skrzydła białych i co się dzieje z tym pionkiem 45, którego Mariusz nie wyprowadził? Stoi i nie wiadomo, czy będzie miał perspektywę w ogóle w tej partii wziąć udział. Mariusz decyduje się na taką wymianę na większość, bo już tych ruchów mu brakowało, po której, po której to Natalia po prostu robi wymiany 2 za 2, kasując tego na 18. I zobaczcie, co się dzieje. Związanie w mocy. Trzy piony wiążą raz, dwa, trzy, cztery piony przeciwnika. I w tym momencie cztery piony Mariusza stojące na tych polach 45, 34, 35 i 30 to jest ponad połowa wszystkich sił, więc to zaangażowanie jest bardzo duże. Kilka ruchów później zaczyna to dawać we znaki, no i tutaj Natalia robi ruch 19-23. Dokładniejszym, żeby szybciej wygrać te partie, był taki wariant z zagraniem 12-17. Nie wiem, nie, ma, nie, nie było powodu, żeby się bać oddania dwóch pionów za jednego, a jeżeli by po prostu robić ruchy wyczekujące, to dochodzi do takiej pozycji, w, którym, w której Mariuszowi po prostu kończą się wszelkie możliwości. Natalia wygrywa te partie. Tym co Natalia zagrała, czyli wymianą 19-23. Odrobinę wydłuża sobie konieczność zdobycia dwóch punktów w tej partii. Wydłuża drogę do tych dwóch punktów. Dla Mariusza też lepiej, korzystniej było tutaj pobić 28 na 19, wyjść. No gdzieś tutaj może jeszcze próbować w tych wariantach, ale z uwagi na położenie pionów 45-35 w tej pozycji bardzo trudnej. Mariusz zdecydował się wykorzystać większość bicia, bo teraz Natalia nie może pobić jednego piona, musi oczywiście pobić dwa, no i liczył na to, że się przedostanie tutaj przedrze do damki. I koniec końców Mariuszowi się ta sztuka udaje, i to, znaczy udaje. Był blisko tego, stojąc, rzut beretem od tego pionka. Ostatecznie ta sztuka właśnie mu się nie udaje. Dochodzi do takiej pozycji. Natalia na linii głównej odcina damką trzy piony, więc tych ruchów trzeba było zrobić jeszcze całkiem sporo. No ale ostatecznie Natalia Sadowska zaczyna turniej od wygranej z Mariuszem Ślęzakiem. Naprawdę nie rozumiem tego, tej partii ze strony Mariusza, i zdaje się, że nawet w takich w kluczowych momentach był u Mariusza duży problem z dobrym policzeniem, przekalkulowaniem, co się dalej wydarzy. No ale cóż, gramy, gramy, dalej. Bardzo ciekawie było w piątej rundzie w partii Natalia Sadowska kontra Karol Dudkiewicz. No i Ci, co oglądali analizy partii Wiktorii Motriczko, widzieli jak bardzo Wiktoria lubi okrążać, podchwycać samotnego piona w centrum. No i Karol grał te partie naprawdę ładnie, trzeba mu to przyznać. I doprowadził do takiej pozycji, w której to Natalia ma takiego samotnego piona w centrum 28. No i mimo, że tych struktur podkowy jeszcze na planszy nie ma, no to jak najbardziej czarne mają przestrzeń, szansę do tego, żeby to zbudować. Co ważniejsze, Karol ma te fajne kolumny, 7, 12, 18 i 9, 13, 18, więc zdawać by się mogło od tego momentu, że to jednak Karol Dudkiewicz będzie starał się na dwukrotną Mistrzynię Świata nacierać. Zagrywa 16-21, więc już próbuje bliżej kolumny, bliżej podkowy te swoje piony rozkładać. No i zgodnie z założeniem tego planu podchwycenia, zagrywa nie na 23 do klasyki, a na 22, wywierając więcej presji na piona 28 i kontrolując pole 27. Natalia zmusza do takiego zagrania 39-33 i w tym momencie w pozycji, która jednak dla czarnych wygrana nie jest, nawet jeżeli by próbowało najlepszej kontynuacji, grając jakoś 12-18. W tym momencie Karol chce grać o całą pulę, zagrywać 19 na 24, no i próbuje tutaj kontrolą tego punktu być może wbić się jakoś 24-29, zabrać na talii pionka. I wszystko się rozbiło znowu o obliczenia i kalkulacje, bo plan spoko, wszystko by działało, gdyby nie fakt, że jedyny ruch, do którego... Karol zmusił Natalię. Jest ruchem wygrywającym, bo to posunięcie 28-23 to jest jedyna droga do e, tego, żeby uciec spod topora tej groźby. Natomiast po 28-23 Białe grożą oddaniem pionka 23-19, wyrwaniem tej czternastki i wzięciem dwóch na damkę. I okazuje się, że nie za bardzo co mają czarne z tą groźbą zrobić. Przykładowo, jeżeli czarne zagrałyby 13 na 18, to białe zagrywają 35-30 i mamy dwie opcje. Albo czarne pobiją tu, co da białym możliwość oddać drugiego piona, wziąć dwa na damkę z wygraną pozycją, no a gdyby pobiły najpierw z 18, no to bijemy 2 tu i teraz w dwóch kierunkach można bić dwa piony, Oczywiście bardziej korzystne byłoby stawianie tej damki. I to jest problem, którego Karol najprawdopodobniej nie doliczył w obliczu właśnie podwieszonego pionka na dziewiątce. Gdyby jego nie było, to zdaje się, że w tej pozycji nie byłoby jeszcze tak źle. Druga opcja, żeby uniknąć tego 23-19 to to, co poszło w partii, czyli zagranie 13 na 19. No i często pokazuje te różne rozwiązania taktyczne, w których wykorzystujemy przymus, obowiązek bicia większości, gdzie więcej pionów trzeba zabrać zgodnie z zasadami gry. Tutaj czarne zaatakowały tych pionów aż 5. I Natalia robi przyklejkę, jak to sama nazywa, zagraniem 35-30. Pewnie Karol nastawiał się, że po tym ataku te 5 pionów no, będzie tak dużą. Dużym ryzykiem straty dla białych, że białe będą musiały gdzieś tutaj tę dziurę na 28 zablokować, zostawić. Tymczasem niespodzianka. Natalia oddaje mu te 5 pionów, biorąc dwa, ale teraz czarny odbija. I Natalia bierze jeszcze dwa piony, ląduje na damce. Teraz jest 5, na 7. Natalia ma dwa piony mniej, natomiast za chwilę je jednego z nich zabiera, robiąc taki manewr damką dookoła warcabnicy, jak sami widzieliście. I z tym pionem jednym tylko. Przewagi po stronie czarnych, nie ma najmniejszych nadziei, znowu potężnie ustawiona damka na linii głównej, podobnie jak było w partii z Mariuszem Ślęzakiem i te wszystkie piony zostały odcięte, Karol Dudkiewicz poddał partię. No i ta faza zasadnicza skończyła się dla Natalii wręcz idealnie. Dlaczego? Dlatego, że zawodnicy, których ona pokonała w tej fazie zasadniczej, czyli Mariusz Ślęzak i Karol Dudkiewicz... Znaleźli się w najlepszej czwórce w jej grupie. Więc wobec remisu, wyłącznie z Filipem Kuczewskim, który wyszedł z tej grupy jakby na pierwszym miejscu, natomiast z przeciwnikami, którzy wyszli razem z nim, czyli z Karolem i z Mariuszem Ślęzakiem, zgromadził punkt mniej niż Natalia. I mimo tego, że miał on po siedmiu rundach 11 punktów, Natalia 10, to w tej fazie finałowej on miał 4, Natalia miała 5. To jest, można powiedzieć, mankament i ryzyko tego systemu, że faktycznie ktoś, kto zdobywa więcej punktów, koniec końców może znaleźć się na dalszym miejscu. No ale ciężko rozwiązać to w tym akurat systemie z taką liczbą zawodników, z taką liczbą rund, myślę, lepiej. No i Natalia była liderką w momencie wystartowania grupy finałowej. Natalia zaczęła z wysokiego C w fazie zasadniczej, Natalia zaczęła z wysokiego C w fazie finałowej. Tutaj w pierwszym pojedynku jej przeciwnikiem był Błażej Galant. Nasz pan komandor, jak dobrze pamiętam, reprezentujący Mazowie, Mińsk-Mazowiecki. No i po 28 ruchach doszło do takiej pozycji niby spokojnej, bezpiecznie otwartej, ale znów pojawia się ten temat samotnego piona na piątej linii. Piona numer 23 u czarnych. Natalia, która gra mi dobrze zna filozofię, o której ostatnio też mówił Iwan Antonenko w analizie, którą publikowałem na kanale przed tygodniem. Nie chcemy zbyt szybko. Takiego piona na piątej linii stawiać, dlatego że dla przeciwnika jest to bardzo istotna, ważna informacja. To jest informacja wokół jakiego piona można budować plan gry. Jeżeli stoi ta dwudziestka trójkanta, aż się prosi, żeby próbować podchwycać, żeby próbować okrążać tego piona, żeby próbować nie dać czarnym umacniać centrum i przejmować kontroli chociażby nad tym kluczowym polem 24. Ten plan omawiany przeze mnie pojawia się już bardzo często w różnych analizach. No i co się dzieje dalej? Mamy taką kontynuację, gdzie po chwili Natalia wymienia tego piona 23 jest to jak najbardziej logiczne, dlaczego? Dlatego, że zyskujemy dwa tempa, no i dalej wywieramy więcej presji na to pole 24. Próbujemy przeciwnikowi nie dać kontroli właśnie w tym miejscu partii. I bardzo często jest tak, że po wybiciu tego piona koniec końców ten pionek 23 ponownie w partii tego typu się pojawia w taki sposób, że w końcu szukając przestrzeni, szukając jakiejś aktywności, żeby nie dać się stłamsić w centrum przeciwnikowi czarne, ponownie na to pole 23 wychodzą. A Natalia kolejnymi wymianami sprawia, że. Cały czas jest dosyć pusto w tej przestrzeni, pol 19, 20, 24. No i po jakimś czasie, i kolejnych posunięciach, Natalia rozwija pozycję, zajmuje sama pole 27, bardzo ważne, kluczowe. U czarnych cały czas tego 24 brakuje. No i w momencie, kiedy. Ta kolumna 6, 11, 17 i zagranie 11, 16, które ją psuje, sugeruje, że czarny mogłyby zagrać 17, 21 i próbować zająć narożnik 26. Cały czas powtarzam o tym, jak te narożniki w pozycjach klasycznych czy bliski do klasyki, szczególnie w końcówkach są istotne. Natalia idealnie w dobry moment zagrywa 37, 31. I to ona chce być pierwsza na polu 26, jeżeli zajdzie taka konieczność. To też jest ciekawe z punktu widzenia piona 16, no bo często się mówi, że we wczesnej fazie partii dobrze tego piona Prowadzić, dobrze przesunąć go na bardziej aktywne pole. Natomiast teraz w końcówkach takich około klasycznych. No, potrzebny jest po to, żeby zrobić ten ruch 17-21. No, i w tej sytuacji, żeby dojść do narożnika, musimy stracić tempo na to, żeby na to pole 16 zagrać, które chcielibyśmy we wcześniejszej fazie partii wyprowadzić. To jest taki, można powiedzieć, mały paradoks. No i koniec końców. Pomimo tego, że Błażej przedostaje się na pole 24, to Natalia kontroluje jeden i drugi narożnik i może spokojnie tę partię sprowadzić do klasyki. I co się dzieje? Ten pion 6, który był elementem kolumny silnej, 6, 11, 17 przez całą partię został maruder znowu pionem takim podwieszonym z tyłu, który nie ma za bardzo przestrzeni do gry i w tej pozycji jest bardzo, bardzo ciężko. Tutaj prawdopodobnie Błażej mógł jeszcze szukać jakiejś nadziei po zagraniu 23-29, bo tutaj na tempo jakieś takie rozwiązanie mogłoby prowadzić do tego, że na przykład po stracie piona, po takiej żertwie, po oddaniu, doprowadziłby czarne do takiej pozycji, gdzie nawet z pionkiem więcej mogłyby te partie białe nie wygrać. Bo to jest remisowa końcówka. Są białe zmuszone do tego, żeby pionka oddać, wyjść 35-30. I często do takich właśnie pozycji dochodzi, że czasami trzeba tego pionka albo można tego pionka oddać, czasami grać kilka, kilkanaście ruchów i ciągle te partie zremisować. Z tego co pamiętam, arcymistrz krajowy Marcin Stec, tak mi mówili starsi arcymistrzowie. Mówił, że w klasyce jest zawsze remis, czyli w tych pozycjach klasycznych zawsze to rozwiązanie remisowe się znajdzie. Natomiast jest to bardzo ciężko doliczyć i trzeba bardzo głęboko liczyć w takich wariantach, więc wydawało się logiczne, że. Że można popełnić w takich pozycjach błąd, no i błażej zagrywa 24-29, i to od razu można wygrać najlepszym ruchem. Można tutaj atakować 39-33, nawet, bo, bo nawet ta kombinacja 6-11, która na pierwszy rzut oka mogłaby dawać jakieś tutaj nadzieje, no tych nadziei niestety nie daje. Po 14-20, bicie, bicie. No i teraz białe mogą skontrować po prostu odchodząc dalej i oddając jeszcze trzy piony, łapiąc damkę i bijąc tutaj na i to 2 na 3 jest wygrane, więc prawdopodobnie tej kombinacji bała się Natalia, prawdopodobnie tę kombinację chciał Błażej wykorzystać do tego, żeby próbować remizu ratować, ale nadziei na to też nie było, natomiast nie było konieczności od razu atakować, bo mogła Natalia poczekać 30-25, no i wobec tego... Wykorzystuje prosty manewr z atakiem 39-33. Tutaj też warto zwrócić uwagę, jak dobrze stoi pionek 42. Tutaj często chcemy w takich pozycjach tego pionka przesuwać dalej do takiej gwiazdy, czyli formacji dwóch kolumn stojących. W tym miejscu z środkiem na polu 32, ale ten pionek 42 skutecznie uniemożliwia tę klasyczną żertwę, poświęcenie czarnym, czyli zrzutkę 16-21 i atak 18-22. Więc u Natalii wszystkie piony stoją po prostu tak, jak stać powinny. No i potem zagranie 13-18 już możemy zaatakować i klasyka. Po tym ataku, po wyjściu na 34, zawsze jest ta idea z zagraniem 35-30. Jeżeli Czarne decydują się odejść, to oddajemy jednego piona i takim ukrytym jeden za dwa piona zdobywamy. Partię wygrywamy. No i w tej sytuacji Błażej zdecydował się na już takie, taki, taki rozpaczliwy atak, czyli oddanie dwóch, trzech pionów, żeby do damki pójść. No ale dosłownie chwilę później. W tej sytuacji złożył broń. Natalia Sadowska wygrała partię. No i w tej komfortowej sytuacji, po wygranej w tej rundzie, Natalii do tytułu, do złotego medalu Mistrzostw Polski 2024 wystarczyło remisować pozostałe partie. I tak się stało: pozostałe partie Natalia zakończyła remisem. Punktowo w końcu, w ostatniej rundzie dogonił ją Karol Cichocki, ale wobec tego, że Natalia miała lepszy wynik z wyżej klasyfikowanym zawodnikiem, czyli właśnie z Bożejem Galantem, więc widzimy jak bardzo ważna była ta partia. To Natalia zdobyła złoty medal, zdobyła swój trzeci indywidualny tytuł Mistrza Polski w Warcabach Stupelowych. Po latach 2018, po latach 2019 dochodzi trzeci krążek 2024, powoli muszę się bać, mam cztery te złote medale, co prawda srebrnych mam jeszcze cztery, więc Natalia musi trochę tych medali pozdobywać, żeby w klasyfikacji generalnej wszechczasów mnie przeskoczyć, no ale może za rok trzeba będzie zagrać, i wygrać ten turniej, najprawdopodobniej. Ostatnie 7 lat to dominacja trójki zawodników, trzy razy Sadowska, dwa razy... Cichocki, dwa razy Kuczewski. Kto zostanie mistrzem Polski w kolejnym roku, też mi dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze przewidywania. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu do końca. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.